Witam. Jak powiedziałem w ostatnim filmiku z myjką Karcher WV5, będę chciał Wam pokazać, jak się sprawuje ta myjka. No więc zacznijmy. Mamy tutaj płyn, który był dołączony do zestawu. Jest napisane, żeby 20 ml i dopełnić do pełnego pojemnika do pozycji maksimum. Także też tak zrobimy. W międzyczasie wstawię filmik prezentujący, jak te okna w rzeczywistości wyglądają. Filmik, zdjęcia. Zobaczymy, co tam lepiej będzie wyglądało. Żadna kropelka nie może pozostać. Tu i uzupełniamy wodą do pozycji, gdzież to jest maksimum. Podobno 230 ml. No i gdzieś tak będzie. No to jest 240 ml. Troszkę zostało, powiedzmy, że tak jest. Zakręcamy. Rozmieszajmy. No i teraz przerzucę obraz na okienko. I zobaczmy. Załączamy naszą saweczkę. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku. Jest różnica, ale okna były brudne bardzo. Dobrze, teraz od zewnętrznej strony otworzymy sobie. Widać coś? Widać. No, powiem, jest różnica. Teraz wezmę. To dopiero jedna kwatera, a wydaje mi się, że w miarę szybko to poszło. Bez ściereczek, bez kombinowania. Tu coś, taki elemencik, ale zrobię zdjęcie. Na zdjęciu na pewno będzie
widać różnicę, wstawię porównanie na filmik. Koniec, takie moje podsumowanie. Nie sądziłem, że to tak szybko pójdzie. Myślałem, że będzie troszkę dłużej to trwało. Od razu następne okno już weźmiemy. Cóż, nawet jak zdjęcie robiłem, aparat nie chciał mi złapać ostrości na szybie, jak to było wcześniej w przypadku brudnej szyby, tylko po prostu zbierał ostrość z krajobrazu. A wcześniej się skupiał na brudzie, przełączyło się w makro i sfotografował brud. Także mam nadzieję, że w jakiś sposób mniejszy bądź większy zobrazowałem trochę, jak to działa. Także jakbyście mieli jakieś pytania, uwagi, piszcie w komentarzach, subskrybujcie, no i śledźcie kanał. Także pozdrawiam, do następnego filmiku. A dzisiaj jeszcze powiem, 1000 osoba zasubskrybowała kanał. Także też mnie to cieszy dodatkowo i motywuje. Motywuje dalej do robienia kolejnych filmików. Także mam w planach jeszcze różne filmiki o różnej tematyce tak samo. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Także pozdrawiam, do następnych filmów. Trzy okna umyte. Zobaczcie, jaka brudna woda. Jeszcze. A, na szczęście tu jest koreczek, który się otwiera. I nawet nie trzeba chyba pojemniczka wyciągać. Ale i możemy działać dalej.